14 marca w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbyło się drugie spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące gospodarki odpadami. Od 1 lipca, szanowni państwo, mamy nowy system gospodarki odpadami. W trakcie spotkania poruszano najważniejsze kwestie związane z systemem, który będzie dotyczył nas wszystkich. Wszelkich informacji i odpowiedzi na pytania udzielali przedstawiciele urzędu. Na spotkaniu obecny był również Sławomir Chybiński z firmy ProGeo, pomagającej naszej gminie we wdrożeniu nowego systemu. Warto wiedzieć, że segregacja opłaca się nam wszystkim. Jeśli państwo będą mieli nawet te trzy pojemniki, zmieszane, surowcowe i bio, to jeśli państwu powstanie więcej odpadów tych surowcowych, selektywnych, suchych czy też bio, to mogą państwo obok postawić jeszcze worek dodatkowy. Obok tego pojemnika przyjedzie ekipa, odbierze tylko jeden pojemnik na zmieszane, natomiast na selektywną zbiórkę odbierze wszystko, co będzie stało i się nie będzie o nic pytało. Przy selektywnej zbiórce odpadów cena za wywóz śmieci wynosić będzie jedyne 7,5 zł od mieszkańca. Jest to najniższa cena spośród wszystkich samorządów w naszym regionie, a także jedna z najniższych w Polsce. Wiem, że w tych dużych miastach to jest tragedia. Tam ceny dochodzą do 40-50 zł za śmieci niesegregowane. I taka jest prawda. Tutaj nikt nikogo nie oszukuje. To, co powiedziałem, to państwa najbardziej, że tak powiem, trapi. Czyli czy te 7,50 jest ostateczne? Odpowiadam tak. 15 również. Jedną z zalet systemu jest uszczelnienie gospodarki odpadami, o czym mówił burmistrz Andrzej Grzmielewicz. Rzecz moim zdaniem bardzo istotna, tutaj kwestia tych dzikich wysypisk. No proszę państwa, no nie da się inaczej eliminować tego typu zjawiska poprzez 100% objęcie wszystkich mieszkańców. Bo na dzisiaj jest tak, że tylko 60% ludzi odprowadza opłatę za śmieci. Szczelność tego systemu jest jego zaletą. Jedną z najczęściej poruszanych kwestii podczas tego spotkania była sytuacja wspólnot mieszkaniowych i ich roli po 1 lipca 2013 roku. Otóż jak wyjaśnił sekretarz gminy Daniel Fryc, ustawodawca zobowiązał zarządy wspólnot bądź spółdzielni do złożenia deklaracji za swoich mieszkańców. Jest to analogiczna sytuacja jak do tej pory, kiedy to zarządcy egzekwują opłaty za ciepło bądź wodę. Jeśli zarząd funkcjonuje i został wybrany, to obowiązanym do złożenia deklaracji w imieniu danej wspólnoty jest zarząd tej wspólnoty, bowiem on działa w imieniu i na rzecz tej osoby prawnej. W przypadku wspólnot czy spółdzielni, i to jest faktycznie ta interpretacja na stronach ministerstwa, to jest tą deklarację składa zarząd spółdzielni czy wspólnota. Zarówno podczas spotkań, jak i w każdy poniedziałek w Urzędzie Miasta i Gminy przy ulicy Daszyńskiego 1 mieszkańcy mogą uzyskać wszelką pomoc w wypełnianiu deklaracji. W kolejnym tygodniu zaplanowano szereg spotkań na terenie całej gminy.